Dzień dobry. Podczas dzisiejszego spotkania postaram się przybliżyć Państwu najważniejsze elementy kontroli zarządczej, które stanowi zbyt długo element, który leży w szafie i nie służy niczemu pozytywnemu. Ewolucja kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, kontroli finansowej doprowadziła bowiem do sytuacji, że kontrola zarządcza kończy się i zaczyna na mechanicznym wykonaniu obowiązków nałożonych na jednostkę przepisami ustawy w terminach wskazanych kilkoma przepisami wykonawczymi. Szkoda bowiem, wdrażając proste i skuteczne narzędzia, w tym informatyczne, najwyższe kierownictwo może wykorzystać kontrolę zarządczą jako efektywne źródło informacji w procesie zarządzania jednostką. Warto byłoby pamiętać, idąc śladem doktora Józefa Płoskonki, że w większości wypadków w obszarze znaczenia funkcjonalnego pojęcie kontrola albo audyt mogą być w języku polskim używane zamiennie. Aczkolwiek w jednym wypadku występują zasadnicze różnice pojęciowe, wynikające z braku przejrzystości terminologicznej w obecnych regulacjach prawnych. Pojęcie audytu wewnętrznego, zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych, różni się zasadniczo od nigdzie w polskim prawie niezidentyfikowanego, lecz często używanego pojęcia kontrola wewnętrzna. Pojęcie kontrola wewnętrzna funkcjonowało i w zasadzie funkcjonuje nadal w polskiej administracji. W znaczeniu kontroli inspekcyjnej typu ex post, wykonywanej w ramach danej jednostki organizacyjnej, często przez pracowników wydzielonej komórki organizacyjnej, takich kontrolerów wewnętrznych. Ponadto pojęcie kontrola wewnętrzna używane jest w aspekcie zarządczym, w znaczeniu systemu wspomagającego zarządzanie jednostką. Natomiast znakomita większość ekspertów prawa stoi na stanowisku, że kontrola zarządcza powinna raczej odnosić się do zarządzania ex ante. Zatem, cytując klasyka, miszcz siłę na zamiary, nie zamiary podług sił. Z niewiadomych przyczyn, być może jedynie ze względu na fakt, że przyjęte przez jednostkę cele mają zostać osiągnięte w sposób oszczędny, kontrola zarządcza została umieszczona w ustawie o finansach publicznych. Czasami śmiejemy się, że autor projektowanych zmian, wprowadzając kontrolę zarządczą w brzmieniu znanym od 2006 roku, nie lubił kogoś z księgowości i chciał zrobić tej osobie na złość. Gdyby nie lubił kogoś z kadr, kontrola zarządcza trafiłaby zapewne do kodeksu pracy. Zanim przejdziemy do wskazanych w agendzie szczegółowych elementów kontroli zarządczej, przypomnijmy sobie najważniejsze pojęcia związane z kontrolą. Kontrola zarządcza jest przejawem funkcji zarządzania w jednostce. Polega na optymalnym wykorzystaniu istniejących rozwiązań zarządczych i wprowadzaniu nowych, o ile są potrzebne. Musi być dostosowana do zadań i do celów realizowanych przez jednostkę. Zgodnie z definicją, kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewniania realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Powinniśmy pamiętać, że nie oznacza to stawiania sobie celów tanich i krótkoterminowych lub nie stawiania żadnych celów poza zadaniami i obowiązkami wynikającymi z realizacji przepisów, którym dana jednostka podlega. Kontrola zarządcza obejmuje 5 obszarów. Dzisiaj zajmiemy się jednym z nich, to jest zarządzaniem ryzykiem, ale w pierwszej kolejności omówimy samoocenę. W pewnym sensie samoocena kontroli zarządczej może zostać uznana na pierwotny kanał zgłoszeń dla personelu, który odpowiadając tak, nie lub trudno to ocenić, na serię pytań daje sygnał kierownictwu jednostki do podjęcia działań korygujących, o ile oczywiście potrafimy odpowiednio ocenić zebrane do analizy materiały. Kontrola zarządcza w obecnym kształcie wynika z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie dyspozycji ustawy o finansach publicznych.
W zakresie samooceny jest to komunikat numer 3 ministra finansów z 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. W szczegółowych wytycznych czytamy: samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i kierownictwo jednostki. Jest to narzędzie w stosunkowo krótkim czasie, które może dać ogólny obraz funkcjonowania kontroli zarządczej. Samoocena może mieć szczególne znaczenie w przypadku tych jednostek, które nie dysponują innymi narzędziami oceny kontroli, np. audytem wewnętrznym, lub w których zasady i zasoby autorskie można uznać za niewystarczające. Dzięki samoocenie można uzyskać informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności w tych obszarach, w których nie było żadnych działań audytorskich czy kontrolnych. Wyniki samooceny mogą być jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, będących podstawą do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Jedyną z metod przeprowadzania samooceny jest wykorzystanie do tego celu ankiet, czyli kwestionariuszy. Samoocena kontroli zarządczej jest dokonywana wówczas poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w ankietach. Metoda ta może być wykorzystywana w szczególności w przypadku, gdy samoocena jest przeprowadzana w stosunkowo dużej jednostce lub pracownicy są rozproszeni w różnych lokalizacjach. Wykorzystanie ankiet należy rozważać także w sytuacji, gdy kultura organizacyjna jednostki nie sprzyja otwartej dyskusji, co uniemożliwia w praktyce zastosowanie innej popularnej metody samooceny, czyli warsztatów samooceny. Wykorzystanie ankiet może być także dobrym rozwiązaniem, jeżeli kierownictwo jednostki chce zminimalizować czas i koszty gromadzenia informacji dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej. Przeprowadzenie samooceny za pomocą ankiet może być dobrym rozwiązaniem dla jednostek, które nie przeprowadzały do tej pory samooceny w żadnej innej formie. Należy pamiętać, że samoocena nie może być uznawana za substytut innych narzędzi oceny kontroli zarządczej, np. audytu wewnętrznego, a raczej powinna być używana za jedno z narzędzi stosowanych w ramach monitoringu kontroli zarządczej. Aby uzyskać jak największą korzyść z samooceny, zalecanym rozwiązaniem jest objęcie samooceną całej jednostki. Samoocena może objąć swoim zakresem także sprawdzenie czy planowanie działania, jakie zostały określone w wyniku poprzednich samoocen i zostały wykonane. Niezależnie od powyższych wariantów należy zdecydować, czy ankiety będą skierowane tylko do kierownictwa wyższego i średniego szczebla, czy też do pracowników wszystkich szczebli w całej jednostce. W przypadku dokonywania samooceny wyłącznie w oparciu o opinię osób na stanowiskach kierowniczych istnieje zwiększone ryzyko otrzymania niewiarygodnych wyników z uwagi na ocenianie przez te osoby efektów własnej pracy. Przykładowe ankiety stanowiące załącznik do komunikatu zostały opracowane zgodnie z obszarami określonymi w standardach, przy założeniu, że samoocena obejmuje całą jednostkę. Ankiety są kierowane do dwóch grup, to jest kierowników komórek organizacyjnych, to jest departamentów, do biur lub komórek równorzędnych, ale nie ma przeszkód, aby ankiety wypełniały osoby kierujące mniejszymi komórkami organizacyjnymi w jednostce oraz pracowników jednostki. Umożliwi to dokonanie ankiety, jak te same kwestie oceniane są przez dwie grupy. Przed wykorzystaniem tych ankiet należy dokonać oceny, czy są one odpowiednie do planowanego procesu samooceny, uwzględniając zakres przedmiotowy samooceny, planowanych uczestników i specyfikę jednostki, czyli charakter działalności, poziom świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej, czy kulturę organizacyjną.
Załączone do wytycznych ankiety to przykładowe materiały, które mogą stanowić materiał źródłowy do opracowania własnych ankiet lub też mogą być wykorzystane przez dokonywanie w nich zmian. Decyzja o sposobie wykorzystania wytycznych, w tym ankiet, będzie należała do osoby odpowiedzialnej za proces samooceny w jednostce. Generalnie nie jesteśmy zwolennikami tak ogólnego poziomu odpowiedzi oraz podziału personelu na kadrę zarządzającą i pozostałą. Spotykane są również rozwiązania oparte o arkusze kalkulacyjne, które przyspieszają w jakimś stopniu proces analizy wyników samooceny. Kierownik jednostki powinien wyznaczyć osobę lub zespół odpowiedzialny za koordynację samooceny, przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie jej wyników. Jeżeli w jednostce został wyznaczony koordynator do spraw kontroli zarządczej lub zarządzania ryzykiem, zaleca się, aby osoba taka koordynowała także działania związane z przeprowadzeniem samooceny. Jeżeli w jednostce nie ma takiej osoby, do czasu wypracowania innego rozwiązania, zadania te może wykonywać przejściowy audytor wewnętrzny. W każdym przypadku należy jednak dołożyć starań, aby była to osoba posiadająca jak największą wiedzę z zakresu kontroli zarządczej lub działalności jednostki. Najlepszym rozwiązaniem jest system informatyczny, który zautomatyzuje całkowicie proces przeprowadzania i analizy samooceny. Opracowany przez nas zespół system ewaluował od 2010 roku. W tym roku został włączony jako moduł systemu IDPO, który poza koordynowaniem kontroli zarządczej obejmuje również system ochrony danych osobowych, platformę szkoleniową, moduł zgłaszań i obsługi naruszeń. Więcej szczegółów na temat systemu można znaleźć na naszej stronie internetowej, a adres pokazany jest w prawym górnym rogu ekranu. Każdy pracownik jednostki posiada z założenia konto w systemie IDPO, a tym samym konto w module kontrola zarządcza. Po zalogowaniu się do systemu raz w roku, najczęściej do końca stycznia za rok poprzedni, pracownik określa, w jakim stopniu w skali od 1 do 5 zgadza się z przedstawionymi tezami. Pięciostopniowa skala Likerta pozwala na bardziej szczegółowe określenie poziomu odpowiedzi w każdym z obszarów. Pozostawiamy jednak nadal możliwość uzupełniania zajętego przez pracownika stanowiska o uwagi, o komentarze, czy też dodatkowe informacje. Samooceny stanowczo odbiegające od średnich powinny zostać poddane odrębnej analizie, a nawet uzupełnione o dodatkowy wywiad przeprowadzony przez koordynatora kontroli zarządczej. Kierownictwo jednostki posiada dostęp do zautomatyzowanych analiz ankiet samooceny, dzięki którym może określić stan kontroli zarządczej w poszczególnych jej obszarach. Przed przystąpieniem do analizy ankiet należy określić w porozumieniu z kierownikiem jednostki próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze, np. przynajmniej 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytania. Po dokonaniu analizy ankiet może zaś konieczność przeprowadzania dodatkowych badań, aby poznać przyczyny wskazania przez uczestników samooceny ryzyk lub słabości kontroli wewnętrznej oraz wskazanie działań naprawczych. Wyniki samooceny należy opracować w formie pisemnej. Próbka kontrolna oraz ankiety skrajne mogą zostać załączone do raportu, a przygotowany raport powinien zostać przekazany kierownikowi jednostki oraz wspólnie omówiony, a także przekazany audytorowi wewnętrznemu oraz komitetowi audytu. Samoocena, jak każde inne narzędzie, posiada zarówno słabe, jak i mocne strony. Istotnym jest, aby stosować również inne narzędzia, które pozwolą kierownictwu na złożenie zgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
De facto oświadczenie opiera się na ocenie kierownika jednostki i informacjach wstępnych i dostępnych w czasie sporządzania oświadczenia pochodzących z monitoringu realizacji celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej przeprowadzanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, z procesu zarządzania ryzykiem, z audytu wewnętrznego, z kontroli wewnętrznej, z kontroli zewnętrznych i z innych źródeł informacji. Zatem przejdźmy do zagadnienia identyfikacji ryzyka. Ze względu na zakres dzisiejszego spotkania nie zajmiemy się zarządzaniem zidentyfikowanym ryzykiem, ale zadanie to w głównej mierze odnosi się do osób funkcyjnych, właścicieli ryzyk lub kierownictwa. A zatem warto będzie zająć się tematem w ramach oddzielnego spotkania. Identyfikacja ryzyka ma na celu zapobieganie materialnych czynników ryzyka, co w konsekwencji może doprowadzić do nieosiągnięcia celu. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów kontroli zarządczej. Aby kontrolę zarządczą można było określić jako adekwatną, skuteczną, efektywną, w jednostce powinny prawidłowo funkcjonować wszystkie elementy kontroli zarządczej. Poza zarządzaniem ryzykiem do elementów kontroli zarządczej zaliczamy również środowisko wewnętrzne, mechanizmy kontroli, informacje, komunikacje, monitorowanie czy ocenę. Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. W przypadku działania administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego należy uwzględnić, że cele i zadania są realizowane także przez jednostki podległe lub nadzorowane. W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka, należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka. I dopiero właściwie zidentyfikowane ryzyko może zostać właściwie przeanalizowane i mogą zostać podjęte stosowne działania. W komunikacie numer 6 ministra finansów znajdujemy ważną wskazówkę dotyczącą identyfikacji ryzyka. Moment identyfikacji ryzyk ma podstawowe znaczenie, bowiem ryzyka, które nie zostaną określone na tym etapie, nie będą brane pod uwagę na dalszych etapach zarządzania ryzykiem, a więc nie będą zarządzane. Dlatego też identyfikacja ryzyka powinna być jak najbardziej kompleksowa. Początkiem identyfikacji ryzyka jest zawsze dokładne zrozumienie celów i zadań jednostki, w tym czynników, które mogą wpływać na osiągnięcie zamierzonych celów. Identyfikację ryzyka należy przeprowadzać okresowo, przynajmniej raz w roku, w sposób udokumentowany, na bieżąco, jako element rutynowego działania pracowników. Najlepszym momentem identyfikacji ryzyk jest czas, kiedy określane są cele i zadania na rok następny oraz zasoby przeznaczone na realizację tych zamierzeń. Identyfikacja ryzyk w późniejszym terminie powoduje, że nie zarządza się ryzykami w sposób uporządkowany od początku roku. Identyfikacja ryzyk na etapie planowania działalności pozwala też na określenie, które z planowanych działań obarczone są zbyt dużym ryzykiem. Wówczas staje się konieczne rozważanie rezygnacji z ich podejmowania. W ten sposób można uniknąć rozpoczynania projektów, które mają niewielką szansę na zakończenie sukcesem, a których realizacja zawsze związana jest z wydatkowaniem publicznych środków. W identyfikację ryzyk powinny być zaangażowane te same osoby, które będą później odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów i zadań. W tym momencie z pomocą przychodzi system IDPO. System, który zawiera procedurę identyfikowania ryzyka w opracowanym planie działalności na przyszły rok. Nie wdając się w szczegóły proceduralne, na koordynatorze do spraw kontroli zarządczej spoczywa obowiązek
przeprowadzania corocznych warsztatów identyfikacji i zarządzania ryzykiem. Dzięki wcześniejszej identyfikacji czynników ryzyka, z nastaniem 1 stycznia każdy pracownik posiadający dostęp do systemu IDPO może w dowolnym momencie wypełnić kwestionariusz identyfikacji i analizy ryzyka, zatem zgodnie z wytycznymi ministra finansów. Najkorzystniejszym okresem analizowania ryzyka i opracowania rejestru ryzyka jest kwartał. Oczywiście nie ma przepisu, które zabraniałyby innego czasu na przeprowadzenie analizy ryzyka. Jednak zbyt częste analizowanie znudzi pracowników, a zbyt rzadkie spowoduje, że pracownicy zapomną o swojej roli w ramach systemu kontroli zarządczej. Analizowanie ryzyka w ujęciu planistycznym wydaje się najprostszym rozwiązaniem, które, o czym już wspominaliśmy, pozwala na proste podejście do tematu i uzyskanie rzetelnych informacji zwrotnych od pracowników w każdym przypadku zidentyfikowania przez nich nowych czynników ryzyka lub w przypadku zmiany czynników mogących przyczynić się do ich materializacji. W zależności od przyjętego planu działalności, każdy kwestionariusz analizy ryzyka dotyczy części A, B lub C oraz konkretnego celu i zadania, które ma przyczynić się do realizacji celów. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w kwestionariuszu podzielone są na pięć kroków. W pierwszym wybierany jest cel, którego ryzyko dotyczy. W drugim wskazujemy miernik, który może zostać nieosiągnięty na koniec roku objętego planem. W trzecim wybieramy zadanie, którego wykonanie może być zagrożone zauważanym przez nas ryzykiem. W przedostatnim kroku opisujemy czynnik ryzyka, wskazując pochodzenie ryzyka, kategorie oraz dwa niezmiernie ważne czynniki: prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz skutek wystąpienia. Oczywiście dla każdego czynnika ryzyka prawdopodobieństwo oraz skutek będą dotyczyły innego obszaru działalności, a także inne będą mechanizmy kontrolne, których skuteczność wpłynie na poziom ryzyka resztkowego. Poziom ryzyka rezydualnego stanowi o dalszym postępowaniu ze zidentyfikowanym ryzykiem. Zakładając pięciostopniową skalę Likerta, zarówno w ramach samooceny, jak i przy określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków materializacji ryzyka, kierownictwo jednostki powinno zdecydować, jaki poziom ryzyka jest dla jednostki akceptowalny. APR, zwany popularnie apetytem na ryzyko, należy przyjąć na podstawie celów z ostatnich lat. Zazwyczaj, może trochę zachowawczo, przyjmuje się poziom 12 jako poziom, przy którym ryzyko jest akceptowalne. Identyfikacja ryzyka z APR wyższym powoduje konieczność podjęcia dalszych działań zarządczych, w tym przygotowanie reakcji na ryzyko, wskazanie odpowiedzialnej osoby, najczęściej tak zwanego właściciela ryzyka, lub osobę odpowiedzialną za zadanie w odniesieniu do identyfikacji tego ryzyka. Warto również wskazać termin wdrożenia zaproponowanej reakcji na ryzyko. W opisanym kwestionariuszu ryzyka powiadamiany zostaje koordynator do spraw kontroli zarządczej oraz kierownictwo jednostki, co pozwala na dalszą analizę i wdrożenie proponowanych działań lub także dalsze zarządzanie ryzykiem przez samo kierownictwo. Zobaczmy przykład identyfikacji i zarządzania ryzyka w gminie. Celem, który wyznaczyła sobie gmina, jest utworzenie 5 nowych specjalistycznych gabinetów medycznych na terenie gminy. Miernik ilościowy do osiągnięcia na koniec roku to nie mniej niż więcej niż tylko i dokładnie 5 gabinetów. Chyba każdy, myśląc o ryzyku, w pierwszej kolejności wskaże środki finansowe. I niestety to najczęstszy błąd przy identyfikowaniu czynników ryzyka. Mamy już chyba taką manierę, że na każde zadanie patrzymy przez pryzmat pieniędzy.
Podany przykład wskazuje na czynniki ryzyka zarówno wewnętrzne, czyli nieskuteczna akcja promocyjna, oraz zewnętrzne, problemy z dotarciem do specjalisty. Przykład podaje kilka opisowych propozycji realizacji na ryzyko, które nazwiemy krótko działaniem. Być może przedstawione przez ministra finansów przykłady reakcji na ryzyko wydają się być mało skuteczne, co bowiem przyniesie opracowanie planu ochrony zdrowia mieszkańców. Ale pamiętajmy, że możemy taką reakcję ocenić w skali od 1 do 25 na 5, co w zależności od prawdopodobieństwa i skutku może okazać się niewystarczające do otrzymania ryzyka rezydualnego na akceptowalnym poziomie apetytu na ryzyko. Może zatem warto właściwie określić zadania, które mają na celu osiągnięcie właściwego celu. Z planowaniem chyba również mamy problem. Drugi poziom kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz albo ograniczamy jedynie do własnej jednostki, mówimy na przykład o gminie, albo rozkładamy plan działalności na poszczególne komórki organizacyjne, co w niektórych przypadkach rodzi jedynie frustrację. Niełatwo na poziomie gminy określić cel dla komórki kadrowej lub archiwum zakładowego, przyjmując zadanie z wykładnią celowości i kontroli zarządczej, że ma ona pobudzać jednostki do bycia gospodarzem, nie tylko urzędem. Prawdopodobnie błędne planowanie celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych wynika z niewłaściwego zinterpretowania wytycznych ministra finansów. Jak już wcześniej wspomniano, jakikolwiek cel nie zostanie osiągnięty w cudowny sposób, a zadanie same się nie wykona. Przy planowaniu należy wskazać osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań. Właśnie osoby, nie działy, komórki, stanowiska czy funkcje. Realizacja celów w dużej mierze zależy od personalizacji i właściwym wskazaniu wykonawców, którzy mogą właściwie zidentyfikować i zarządzać ryzykiem w odniesieniu do zadań, w których biorą udział i za które ponoszą odpowiedzialność i przyczynią się do większej odpowiedzialności i wydajności. Stąd też wspomniane w kwestionariuszu wspomniana osoba odpowiedzialna za reakcję na ryzyko. Plan działalności powinien być przejrzysty. Należy unikać automatycznego formułowania celów i zadań na podstawie zadań określonych przez przepisy prawa regulujące dany obszar działalności jednostki. W szczególności w sytuacji trudnych ze spełnieniem kryteriów określonych w tabeli numer 1. Poniżej przedstawiono przykłady zadań określonych w przepisach prawa lub wewnętrznych regulacjach oraz cele, jakie można w odniesieniu do tych zadań sformułować, nie tylko w odniesieniu do całej jednostki, ale także do jej komórek organizacyjnych. Z uwagi na to, że cele powinny być dobrze znane w jednostce, zaleca się ich spisanie i upowszechnienie wśród wszystkich pracowników. Końcowym efektem procesu planowania powinna być lista celów, lista zadań jednostki w określonej perspektywie czasowej ze wskazaniem mierników, które pozwolą na jednoznaczne określenie, czy cele i czy zadania zostały osiągnięte przez osoby, oraz jakby te osoby, komórki organizacyjne, które będą realizować te właśnie określone cele. Przy okazji warto zadbać też o prawidłową realizację przepisu artykułu 70 ustęp 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym plan działalności, sprawozdanie z wykonywania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Należy również mieć na uwadze przepisy ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. System IDPO umożliwia automatyczne stworzenie strony www, która spełnia wymogi WCAG 2.1.
Każdy dokument posiada niepowtarzalny adres, dzięki czemu na podmiotowej stronie BIP wystarczy umieścić wygenerowany w systemie IDPO link. Zobaczymy dobry przykład złego przykładu planu działalności. Oczywiście plan działalności dostępny jest w sieci internet. Mimo ładnie brzmiących celów działalności, zadania i mierniki pozostawiają wiele do życzenia. W ramach zapewnienia mieszkańcom dostępu do mediów opracowano zadania pod nazwą administrowanie infrastrukturą techniczną bieżącą i jej utrzymanie. Niby nic, ale jako miernik wskazano 200 zgłoszeń awarii oświetlenia. Znakomity cel, jakim dla jednostki samorządu terytorialnego jest organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pozarządowymi, polegać ma na udzieleniu dotacji na około 50. Ale hitem jest wspieranie rozwoju gospodarczego gminy poprzez współfinansowanie inwestycji drogowych z powiatem przez co najmniej lub równo 365 dni. Jak widać również na przykładzie wytycznych ministra finansów w procesie planowania działalności, bardzo ważną kwestią jest silne zaangażowanie wyższego kierownictwa oraz sposób dochodzenia do wyznaczonych celów. Proces planowania nie powinien opierać się jedynie na oddolnym składaniu propozycji celów przez pracowników czy też komórki organizacyjne, czyli cele wyższego rzędu nie mogą być prostą sumą celów rzędu niższego. Wyznaczenie celów w taki sposób stanowi zaprzeczenie zasadzie, że jednostką zarządza kierownik i nie powoduje, że taka identyfikacja celów nie wyznacza nowych i ambitnych kierunków, lecz raczej odtwarza dotychczas wykonywane zadania. Dobrą praktyką jest też uczestniczenie w procesie planowania kierownictwa komórek zajmujących się finansami jednostek. Oczywiście w sieci znajdziemy również plany, które zawierają pouczające przykłady. Może nie są to wzniosłe cele, ale potwierdzają ideę określenia celów i wskazania adekwatnych do nich zadań. Może do 2018 roku każdy komputer w urzędzie gminy powinien być odpowiednio zabezpieczony. Ale cóż. Co byśmy nie wymyślili w ramach planu działalności, przyjdzie dzień, w którym będziemy musieli przygotować sprawozdanie z wykonania planu. A kierownik jednostki oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. W obu przypadkach z pomocą przychodzi system IDPO, dzięki któremu na bieżąco możemy uzupełniać mierniki dla każdego zadań oraz przygotować do opublikowania na podmiotowej stronie BIP obu dokumentów. Spotykamy się z pytaniami, czy plan działalności może być modyfikowany w ciągu roku. Odpowiedź jest prosta – nie może. Ponieważ nie chodzi o odzwierciedlenie naszych działań, tylko podjęcie wyzwania i próbę realizacji wyznaczonych celów, a nie korygowania celów ze względu na czynniki ryzyka, które pojawią się w ciągu roku. Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu działalności może być banalne. Wystarczy zebrać od osób odpowiedzialnych za realizację każdego z zadań informacji o osiągniętym mierniku lub wyjaśnień o powodach jego nieosiągnięcia. Wyjaśnienia będą istotne przy opracowaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Wyniki wprowadza się do systemu IDPO i wygenerowany link umieszcza na stronie BIP. Trochę więcej czasu należy poświęcić tematowi oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Oczywiście wszyscy powinniśmy stosować jednolity wzór, który stanowi załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 2 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Najważniejsze informacje podajemy już na początku oświadczenia w części od A do C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy, czyli zgodność działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływów informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działań, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania, promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem z zastrzeżeniem przepisu 6. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów i przestrzegania, promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem. Oczywiście dążyć powinniśmy do takiego stanu, aby bez zastanowienia kierownik jednostki mógł zaznaczyć checkbox w części A. Ale żeby kierownik mógł to zrobić, koordynator kontroli zarządczej powinien przedstawić sprawozdanie z wykonania planu lub informacje, które zostały uzyskane w ramach przeprowadzenia kontroli, raporty z przeprowadzonych audytów, a także wyniki analizy samooceny, która dostępna jest w systemie IDPO. Oczywiście oświadczenie generowane jest w systemie IDPO i może zostać wydrukowane i przekazane jednostce nadrzędnej oraz opublikowane na podmiotowej stronie BIP z zachowaniem zgodności z przepisami ustawy o zapewnieniu dostępności cyfrowej. Dziękuję za udział w naszym dzisiejszym webinarium. Korzystając z okazji, zapraszam na naszą stronę www, na której publikujemy informacje o webinariach, o szkoleniach czy o innych wydarzeniach. Na pewno w najbliższym czasie zaplanujemy spotkanie dotyczące opracowania planu działalności oraz warsztaty zarządzania ryzykiem, na które już dzisiaj Państwa zapraszamy. Do zobaczenia.